Słowa Ewangelii według świętego Jana. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówił o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie, a Betania była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie, ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała pokryjomu swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła się. Skoro zaś Maria to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli: Oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz.
I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Wydarzenie z dzisiejszej dobrej nowiny wpisuje się w przeżywanie tajemnicy paschalnej. Jezus Chrystus jest Bogiem i panuje nad ludzkim życiem i śmiercią. Wskrzeszenie Łazarza na kilka tygodni przed własną śmiercią i zmartwychwstaniem jest znakiem profetycznym, który umacnia nas, uczniów Chrystusa, podobnie jak 2000 lat temu, tak i dziś, że razem z Jezusem powstaniemy z martwych. Chrystus przywraca nas do życia i daje nadzieję naszego zbawienia. Chrystus jest naszym życiem. Bez Niego nie ma wyjścia z grobu. Pamiętajmy, że nie do śmierci należy ostatnie zdanie, ale do Boga, do którego przecież wszyscy należymy. Płacz po śmierci bliskiej osoby jest czymś zupełnie naturalnym, ponieważ jest wyrazem naszej tęsknoty za Nim. Jednak kiedy Jezus spotyka na swojej drodze krzyżowej płaczące niewiasty, prosi je, aby płakały nad sobą i swoimi dziećmi, a nie nad Nim. To nie Jezus potrzebuje naszego współczucia, ale my sami, wspominając nasze grzechy, które nieuchronnie sprowadzają na nas śmierć. W Betanii dzień żałoby i płaczu zamienił się w dzień wesela i pląsów. Jezus nie przychodzi, aby wybawić nas od śmierci, ale poprzez śmierć. Śmierć jest przecież częścią życia. Umarł Łazarz, umarł Jezus, umrze każdy z nas. Jednak od śmierci Chrystusa wszystko ulega przemianie. Śmierć staje się początkiem życia w pełni, życia wiecznej szczęśliwości. Niech nadzieja życia wiecznego w Chrystusie rozpromienia te trudne dni w naszym życiu.